Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. W końcu się zebraliśmy, słuchajcie. Jedziemy dzisiaj w kultowe miejsce, opuszczamy tereny Avebury i ruszamy do... Stonehenge. Tak. Dołączymy do ekipy kamperowiczów, którzy właśnie tam koczują. Mam nadzieję, że znajdziemy miejsce. No i że dojedziemy przed wieczorem. Tak, nie mogliśmy się zebrać wcześniej, ale lecimy. No już jesteśmy gotowi, jeszcze tylko sprawdzę, czy wszystko tutaj jest. Gaz wyłączyłeś? No właśnie, tam sprawę. Gaz wyłączyłem. Nie, a od wody grzałeś, wyłączyłeś? Wyłączyłem, no. A, okej. Okay. Gasimy i lecimy. No to dawaj. Także zostańcie z nami i jedziemy dalej. Tam szufladę zabezpieczyłaś? Tak. Okej, lecimy. Taki szybki checking. Do zobaczenia za jakąś, nie wiem, może godzinkę naszą. Zatrzymaliśmy się tutaj na stacji, bo jest tutaj pralnia, więc idziemy obczaić, jak to działa. A więc tak, 8 kilo kosztuje 5 funtów, a do 18 kilo kosztuje 10 funtów. A suszarnia 3 funty, ale jest zepsuta, także dupa. Dupa z prania. Dupa z prania, lecimy dalej. Bo nie ma dalej. Gdzie suszyć. No dokładnie, suszarka jest ważniejsza niż pranie. Trzeba jeszcze dalej. Wysuszyć, to. Ale właśnie tak to wygląda. Tutaj właśnie na stacjach benzynowych są takie punkty, gdzie można sobie zrobić pranie. No i przeważnie też wysuszyć, ale akurat nie w tym przypadku. Tak. Jak zepsuta, to zepsuta. No co poradzimy? Może się zapytamy tej pani, czy nam ciapka nie umyje. No taki tak brudny jest, przydałoby się. Dobra, lecimy dalej. Dojeżdżamy na miejsce i mamy takie kałuże. Miejscówka super. Jak zwykle dużo gliny. Jak to w Anglii. Kampery tam już sobie jakieś stoją. Także gdzieś tam się przytulimy i przyłączymy. Mam nadzieję. Dołączamy dzisiaj do ekipy kamperowiczów przy Stonehenge. O kurde, to jakieś tam, jakie autko stoi przerobione fajnie. Mhm. Co to jest? Jakiś malutki mikrokamperek. Mikrokamperek. No ciekawe, czy ma jakieś łóżeczko. O, jaki Mercedesik stary, fajny. Ho, ho, ho. Super. Monia, zobacz jaki tutaj widok jest. No i udało nam się dojechać przed zachodem słońca. Tak, nie, czadowo jest. Kurczę, zobaczcie, tu mam jakiegoś sąsiada już. Tam z tyłu na drodze. Mnóstwo kamperów, zresztą widzieliście, bo ich mieliśmy. A zobaczcie co mamy tutaj. Centralnie przed naszymi oczami. Jest kultowe Stonehenge. No właśnie to. Czyli znowu kamienie. Ale te kamienie to pewnie większość z Was zna. Stonehenge powstał prawie 2500 lat przed naszą erą. Zewnętrzny krąg jest zbudowany z 25-tonowych sarsenów, a wewnętrzny okrąg to 4-tonowe błękitne skały, bluestones. Kiedy zamokną, stają się niebieskie. Pochodzą z oddalonej o 250 km Walii. To właśnie ta duża odległość, którą musiały pokonać kamienie, do dzisiaj stanowi o niezwykłości tego miejsca. Każdego roku Stonehenge odwiedzane jest przez ponad milion turystów z całego świata. Kiedy otworzono ten teren szerokiej publiczności, każdy mógł swobodnie spacerować, dotykać, a nawet wspinać się na kamienie. Tak było do roku 1977.
Obecnie wejście jest ograniczone. Do dziś zachowały się 83 kamienie. Jak ci się podoba miejscóweczka? No, miejscówka jest fajna, okolica jest fajna. Nie wiem, czy tam podejdziemy. Zobaczymy. Teraz pójdziemy i zobaczymy. Tak. No, fajnie, zostajemy sobie tutaj. No, jasne. No, super. Boże, jak jest zimno. Słuchajcie, masakra normalnie. Co ty tu robisz? Sprzątam. Po prostu jest masakra. Do wszystkich tych, którzy narzekacie, że wam się nosi piasek z plaży do wana, powiem wam, że wam się nosi glina. No i przeważnie zdejmujemy buty, ale często zdarza się, że czegoś zapominamy i wracamy się z powrotem. No już nie chce nam się tych butów rozwiązywać. No i jest niestety tragedia, także trzeba umyć podłogę, posprzątać trochę, zanim wskoczymy w kapciuszki. Bo dzisiaj parę razy się do wana wracaliśmy. No i jest jak jest. Wszystko jest brudne. Wszystko jest brudne. Niestety zamieść nie wystarczyło, trzeba mieć na mokro, ale mamy tu po prostu błoto. Strasznie, więc na razie to po prostu namaczam. Oż, kurczę. Chyba takiej podłogi to nikt u was w domu nie miał nigdy. No. Jak my. Ale zaraz będzie czysta. Myjemy, bierzemy się za obiad, bo jestem głodny jak wilk. No ale przynajmniej mamy dzisiaj pozytywną energię ze stąd, przez okno. O, jaka cieplutka. Ale to dobry znak, że cieplutka, bo przynajmniej nam gaz jeszcze działa. Jeszcze nie zamarzło. Słuchaj, dzisiaj jest bardzo zimno. No jest. Miało być słonecznie, rano trochę było, ale... Wiatr jest. Jest teraz wiatr, jest mroźnie. Jak to twój tata mówi... Najgorszy jest wiatr. Dokładnie. Ostatnia przecierka. Wiecie, co podoba mi się w wanie, to, że na przykład jak jedna osoba sprząta, to druga sobie może posiedzieć albo poleżeć, bo nie ma tu miejsca. Za dużo. Także sorry, Monia, pomógłbym ci, no, ale zaraz byś na mnie krzyczała, że ci się plączę tylko pod nogami. O, gdzie ty jesteś? Przypieka w tyłek. No, nie przypij sobie tam. Prosto na wiew, bebasta, o, jak fajnie. Już tam będziesz chyba cały dzień dzisiaj teraz. O, już się stąd nie ruszam. Spacerek super w tej pogodzie. Trzeba zdjąć buty, żeby znowu nie nabrudzić. Pogoda pod zdechłym psem, słuchajcie. Kurczę. Pogoda. Podłoga nam wyschła w międzyczasie. Także jest fajnie. No i słuchajcie, byliśmy się tam przejść. Niestety nie można podejść bliżej niż tak jak stąd tutaj od naszego wana patrzyliśmy. Tak, bo no. Jest tam bramka i do tej bramki podjeżdżają autobusy z tego głównego parkingu, gdzie jest cała recepcja, gdzie się kupuje bilety. Bilet kosztuje, słuchajcie, 20 funtów od osoby. Nie wydaje mi się, żeby to się opłacało, tym bardziej, że tam na miejscu nie można podejść do tych kamieni, chodzić między nimi, czy tam ich dotykać, czy cokolwiek, tylko jest też dookoła płotek. I powiedzmy z jakiejś tam odległości można je dopiero oglądać. Podobno chyba raz do roku otwierają te bramki, jak jest dwa to przesilenie roku, tak. Letnie, przesilenie zimowe, coś takiego jak jest na chyba, Świętego nie? Jana, tak. Bo wtedy to słońce wschodzi centralnie właśnie nad tymi kamieniami. Jest w tym punkcie, tak jak są te dwa wielkie kamienie z tym takim jakby daszkiem, to akurat tam właśnie wschodzi to słońce i to jest właśnie jedyny dzień w roku, kiedy można to zaobserwować. Oczywiście, jak wiecie, w Anglii ciężko ze słońcem, także nie zawsze to słońce wschodzi i można podziwiać ten piękny widok. U nas się już zrobiło bardzo ciepło. W naszym domku... Przykręciłem już piec. Te kultowe miejsca, jak widzicie, nie zawsze są warte odwiedzenia. No, są bardzo takie komercyjne. Dużo turystów przyjeżdża, no i tak jak widzieliście... Cena jest duża, no 40 funtów za dwie osoby, żeby, nie wiem, przejść obok kamieni. No tam w Avebury to tak fajnie było, tak. Można było sobie podejść do nich, pogłaskać się, tak poprzytulać, a tutaj... To jest ile? No jakieś ponad 200 zł. Tak. Więc no trochę sporo. Widzieliśmy, że nawet tutaj można rozpalać ogniska, bo są miejsca, znaczy, takie... Nie wiem, czy można, ale... No, ale widać, że rozpalają. Że rozpalają, bo są miejsca po ogniskach, także dużo fajnie jest właśnie. Będzie tu przyjechać, jak będzie ciepło. No, my dzisiaj ogniska nie będziemy rozpalać. Myśleliśmy o tym, ale jest po prostu za zimno. Taki wiatr wieje. I wiatr wieje, tak. Dobra, bierzemy się za jedzonko jakieś. Mhm.
Szefowo kuchni, co dzisiaj w menu? Dzisiaj będzie pasta z tuńczykiem. Czyli coś takiego, co można szybko zrobić. I zapiec w piekarniku. Tak. Zapieczamy to z żółtym serkiem w piekarniku. Jesteśmy już bardzo głodni, więc musimy to zrobić szybko. No właśnie, to jest taki fajny durszlak, że jak się złoży, to jest taki cieniutki. Zajmuje mało miejsca. Jest taki silikonowy. No, jak się rozłoży, to jest. Kipi! Prawie. Sytuacja opanowana na pokładzie. No, strasznie nie lubię, jak coś wykipi. Później jest tyle sprzątania, że po prostu... No, no to jeszcze sobie dodamy suszone warzywka takie. Nam zostały z ostatniego jeszcze jadu. A co tu jest? Pomidorki i co? Suszone pomidory, cukinia, cebulka, papryka, no, bakłażan, oliwki. Super. Takie tam pierdołki. Boże, jaka fura. Chyba trochę przesadziliśmy. No troszkę sypałam. Nie, tak się wydaje. No, sporo tego jest. Żółtego sera nigdy nie za wiele. Co, zjechał? No. No właśnie. Niestety, takie uroki domku na kółkach. Czasami stoi tak, czasami stoi tak. Czasami zjeżdża, a czasami wypada, jak się otwiera piekarnię. No, próbowałem wana wypoziomować, jak się da najlepiej. Opuściłem na maksa go z tyłu, no ale i tak stoimy na takiej górce. I przed kąpielą dzisiejszą będziemy musieli na jazdy naprzód położyć. Dobra, już można to wyłączyć chyba, nie? No wyłącz, wyłącz, wyłącz. Nie mów mi, że nie wiesz, który. Wiem. No, ale ci się zaszło, żebyś ogarnęła, czym się wyłącza nasz wentylator po takim czasie. Bo zawsze ty go obsługujesz, zanim ja zdążę pomyśleć, słuchajcie, to Paweł od razu włącza wentylator. Jeszcze zanim gaz odpali. Nie, no bo ja dbam o to, żeby tutaj, wiesz, nie pachniało nam wszystko obiadem. Cebulą smażoną, zwędzoną papryką. Na przykład. Nie, ale fakt, że no, nie pozostają tak bardzo te zapachy, więc... No, pomaga, działa. Pomaga trochę. Mhm. Coś tam działa. Nie, nie przypaliło się, ale przekręcę ją w razie czego. Ale ładnie wygląda. Nie, no trochę się przypiekła, widzisz? Mhm. Zapiekanka już prawie gotowa. No, pięknie się zrobiła. Ja już z głodu padłam. Monia z głodu padła. Tak wygląda, słuchajcie. Ale się serek ładnie upiekł. Pięknie. Szufladzie. Żeby, słuchajcie, tutaj wypoziomowałem, podłożyłem tą podkładkę gumową, co mam tam na garki. No, żeby to ci nie spadło. Po drugie, zabawnie. Mi trochę więcej już. Przepraszam, że nie czekam na ciebie, ale już nie powiem, gdzie mi język ucieka. No, szybki obiad, super przepis. Nie? Mhm. Słuchajcie, obiadek był przepyszny. No i nie wiem, jak u was wygląda sprawa ze zmywaniem. No właśnie. Ale my mamy na to patent. Dajcie znać w komentarzach, kto u was zmywa. No właśnie, dokładnie. Która połówka. To nieważne, czy w domu, czy w wannie, czy gdziekolwiek. No my to gramy. My to gramy, no. Lubimy gry. Tak. Lubimy hazard. Nie, no nie hazard. Ale... Papier, nożyczki i kamień.
papier, nożyczki i kamień. No dobra. Dobra. No to trzymajcie kciuki. 3, 4. No poczekaj. 3, 4. Uuu! Gratuluję, wygrałeś w konkursie zmywanie talerzy, garów, patelni. Jeszcze jakiś durszlak się zna. Kurna, jeszcze po takim najgorszym obiedzie, jeszcze wszystko brudne, prawda? Jeszcze zapieczona blaszka. No. Biorę się za robotę. Bo cóż innego. Ale dobry to jest sposób, nie? Nie ma jakiegoś przekomarzania się czy coś, tylko najgorzej jest, jak już po paru razach cały czas przegrywam. Się wtedy... Czasami się unika nade mną lituje i pozmywa. No, no cóż, jak ktoś nie ma szczęścia w grach, to ma szczęście w zmywaniu. Albo w miłości. O. Biorę się za robotę. Jak ci, kochanie, idzie? Dobrze. Staram się to robić oszczędnie. No już widzę, cała strata pozmywana. Mhm. Teraz będę musiał sobie zrobić trochę miejsca. Mamy taki ociekacz gumowy. Jest bardzo fajny, bo można sobie go położyć w dowolnym miejscu i tu ma takie rowki i sobie tam ścieka woda. Tak, no, to jest dobre. A później można go zwinąć w rulonik i schować. Nie zajmuje miejsca, także... Jeszcze tak a propos zmywania wam powiem, że fajny jest ten kran. Taki wysuwający się. Z takim wężykiem, bo wtedy sobie jak masz, ma się większe jakieś tam naczynia do zmywania, to sobie można to fajnie wyciągnąć i przedłużyć i wtedy... Popłukać. Popłukać jest wygodnie. Super była ta zapiekanka, ale ta foremka normalnie tak mnie wkurza, bo się tutaj ten ser po prostu przypiek gdzieś i jest szorowania dużo. Jutro ty zmywasz, nie będziemy grali, bo już zmywam drugi raz. To nie moja wina, że przekryżasz. No to... To znaczy, oj, że nie będziemy już więcej grali. Pomogę ci trochę. Okay. Ale taki biedny tutaj, więc chociaż trochę powycieram. Już mam tyle do zmywania. No, a ja wycieram ręcznikiem papierowym, bo słuchajcie, mamy takie ścierki, które w ogóle nie wciągają wody po prostu. No właśnie, macie jakiś sposób na naprawę takich ścierek? Bo już prałam ze trzy razy. Dokładnie. Cały czas są po prostu, nie wiem. Chyba po prostu trzeba je wymienić na jakieś inne. Ale niby bawełna. Tak. Tamto. Ale nie działają. Nie. Posprzątane. Widzisz, jak od razu szybko, jak ci pomogłam? Normalnie. Jesteś super. Co ty byś beze mnie zrobił? Nic. Paweł, jaki zasapany po sprzątaniu. No niby ledwo mi chłopi na zipie. Ale się nie przesadzę, kurde. O, chyba następnym razem tam ci wygrać. No, mam nadzieję. No, mieliśmy pograć sobie jeszcze, ale widzę, że już Paweł... Nie, nie chcę się, już chcę się trochę wyciszyć, poczytam sobie książkę i no, przygotuję tak, swój umysł do spania. Lecimy się położyć, mam nadzieję, że noc będzie cicha, bo na razie, no oprócz tam, nie no, wiem, tam dwóch, trzech samochodów, ale... To tak, no bo to jest taka boczna droga, więc powinno być cichutko i spokojnie. Te kamperki wszystkie widziałam, że też zostają na zostali, noc. Zostali, no to nasz sąsiad też sobie grzeje wybastem. No, chłodno jest, ale przestało wiać. To jest teraz dobry znak, może jutro już będzie trochę cieplej. No, także dziękujemy, że byliście z nami. Pozdrawiamy was serdecznie. Dokładnie. Zostawcie jakiś ślad po sobie, lajka. Komentarz. Komentarz, będzie super. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hejka! Hej!